Witam w 221 części audycji Voice of Freedom na antenie Radia Enfala, w której pochylę się nad tekstem artykułu autorstwa Olgierda Sroczyńskiego pod tytułem Demokracja a secesja. Prawo do samostanowienia narodów w perspektywie libertariańskiej teorii państwa. I gwoli wstępu pragnę zauważyć, że nie mam ochoty się już dłużej kopać z koniem. Nie chcę potęgować tej całej burzy, która rozwinęła się po mojej publikacji dotyczącej pana Karonia. Nie odwołam się do tego, nie zamierzam dłużej drążyć tematu i pogłębiać tego konfliktu, który zaistniał, bowiem niektórzy ludzie nie potrafią dyskutować kulturalnie, nie potrafią w ogóle brać udziału w wymianie zdań na pewnym poziomie merytorycznym. I taki też był mój program, była moja audycja, bez zbędnego efekciarstwa, bez kabotynizmu, bez jakichś udziwnień lingwistycznych. Język był naturalny, normalny, nic ponad przeciętną. Dla średnio inteligentnego człowieka wszystko było zrozumiałe i możecie się przekrzykiwać bełkotem, bo tylko takie słowa w waszym słowniku pozostały, bo wasz zasób słownictwa jest wybitnie nijaki. Dlatego przejdźmy już do tematu. Gwoli wstępu, tak żeby jeszcze dodać coś od siebie, uważam, że secesjonizm, że decentralizacja władzy, że rozdrobnienie, enklawizacja na niewielkie jednostki terytorialne na prawach gmin, powiatów lub czegoś w tym guście, autonomicznych regionów, które byłyby swego rodzaju enklawami wolnościowymi, samostanowionymi, w których zapanowałoby społeczeństwo prawa prywatnego oparte na umowach, to jest niezbędna i konieczna strategia, niezbędny i konieczny element, naturalna kolej rzeczy, która musi się wydarzyć i która zapewne się wydarzy, jak pokazują trendy. Jak pokazują najnowsze zjawiska w przypadku Katalonii, na przykład Hiszpanii. I to pokazuje dobitnie, jak państwo prawa, państwo demokratyczne przeczy własnym zasadom samostanowienia grup etnicznych, czy też zwanych narodami, samostanowienia właśnie tych, którzy chcą być wolni, uniezależnić się od wielkiego molocha państwowego, którzy pragną na nowo rozwinąć skrzydła poza XIX-wiecznym zabobonem państwa narodowego, które chcą zaprowadzić swoje prawa, swoje zasady. Niestety totalniacy wolą tłamsić ich w zarodku, wolą nie dopuścić do referendum, wolą pałować obywateli na ulicach miasta i tłumić ich zrywy, ich wszelkie przejawy samodzielnego myślenia, ich wolność. Niezależnie jednak, jakimi pobudkami jest to podyktowane, bo tutaj znowu popada to w konflikt, w sprzeczność z moją moralnością, z moimi poglądami, bowiem jest to inicjowane przez siły raczej nacjonalistyczne, przez siły raczej tego rodzaju destruktywnego, które nie potrafiłyby samodzielnie się utrzymać przy życiu, jednak nadal nie mogę im odmówić tej możliwości, tej woli. Nadal jestem całym sercem za tym rozwiązaniem i nadal wspieram tę inicjatywę. Ale przejdźmy już do artykułu, bo nie jest moim zadaniem dzisiaj ani tematem rozwijanie się na temat bieżączki. Naszym celem w tym artykule jest spojrzenie na zasadę samostanowienia narodów przez pryzmat założeń libertariańskiej teorii państwa. Zestawienie ze sobą tych dwóch wizji władzy politycznej nie jest przypadkowym wyborem. Libertariańska teoria jednostkowych uprawnień naturalnych i zbudowana na niej wizja sprawiedliwego porządku społecznego stanowi naturalne zaplecze ideowe dla ruchów autonomicznych i secesjonistycznych. Ze względów historyczno-kulturowych
Odwołania do libertariańskiej ideologii spotykane są przede wszystkim w USA, podczas gdy w retoryce ruchów europejskich dominują tradycyjne akcenty etnonacjonalistyczne. Wszelako wyraźny wzrost popularności libertarianizmu zaobserwować można i na starym kontynencie. Co jednak najważniejsze, libertariańska teoria uprawnień naturalnych stanowi użyteczny punkt wyjścia dla krytycznego ujęcia demokratycznej koncepcji władzy. Zasada samostanowienia narodów jest kluczowym pojęciem międzynarodowego demokratycznego porządku politycznego po II wojnie światowej. Wymienia ją w artykule 1 Karta Narodów Zjednoczonych. Określają je jako fundamentalne również artykuły wstępne Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Oba dokumenty przyjęte do podpisu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 19 grudnia 1996 roku. W istocie zasada ta pociąga za sobą pewną wizję legitymizacji władzy politycznej, niestety, która przy pojawieniu się potrzeby konkretnych rozstrzygnięć na gruncie prawnym, a co za tym idzie doprecyzowania pojęć, napotyka poważne trudności. Nadal to od władzy centralnej zależy, czy pozwoli łaskawie się oddzielić i czy zyskają takie przywileje ci obywatele. Aby zrozumieć podstawowe aporie tej koncepcji władzy, prześledźmy proces kształtowania się kluczowych dla niej idei i pojęć w historii myśli politycznej, państwa jako podmiotu politycznego, suwerenności, a wreszcie narodu jako całości politycznej. Następnie omówione zostaną podstawy libertariańskiej teorii sprawiedliwości i wizji państwa, które zostaną skonfrontowane z demokratycznym ujęciem władzy politycznej i jej praktycznymi konsekwencjami. Teoria suwerena. Korzenie ideowe prawa do samostanowienia narodów tkwią w nowożytnej koncepcji suwerenności. W nowożytnej teorii państwa, jak często podkreśla się w literaturze, możemy zaobserwować zasadniczą zmianę w stosunku do klasycznej filozofii politycznej, zarówno starożytnej, jak i średniowiecznej, w postrzeganiu genezy państwa i społecznej roli człowieka. Na plan pierwszy wysuwa się pochodzące przede wszystkim od Thomasa Hobbesa, Machiavelliego oraz Jean Bodena techniczne pojmowanie władzy państwowej i definiowanie jej jako siły, która utrzymuje w ryzach sprzeczne dążenia jednostek, dążąc do zapewnienia pokoju wewnątrz wspólnoty. Tym samym następuje zerwanie z mocno obecnym jeszcze w średniowiecznym porządku politycznym zachodniej Europy postrzeganiem państwa jako ograniczonej wspólnoty wspólnot, gdzie władza była zdecentralizowana i rozproszona pomiędzy różnymi ośrodkami świeckimi i religijnymi, a państwa, jeżeli w ogóle można zastosować tutaj to pojęcie, nie stanowiły jednolitej, zuniformizowanej pod względem prawno-politycznym całości. Obecnie w Europie jest około 47, niecałe 50 państw, w tym plus 2, nieuznawane oficjalnie za legalne. Tymczasem w średniowiecznych czasach było ich około 500, licząc królestwa, księstwa, baronie i tak dalej. Miejmy nadzieję, że powrócimy do tego stanu. Nowożytne koncepcje władzy w zasadniczy sposób przedefiniowały takie pojmowanie instytucji państwowych. Początki tej zmiany znaleźć można już w pochodzącym z XIV wieku późnośredniowiecznym traktacie Marsyliusza z Padwy Defensor Passis, w którym zaznaczona jest potrzeba oddzielenia władzy świeckiej opartej na przymusie od wszelkich innych, w tym od ograniczeń ze strony kościoła. Władza bowiem pochodzi od ludu. To u Marsyliusza po raz pierwszy pojawia się koncepcja umowy społecznej, która stanowi legitymizację rządu. Dalszej separacji władzy politycznej od innych czynników dokonał Niccolò Machiavelli, według którego książę, władca państwa, nie powinien być ograniczony żadnymi względami moralnymi, religijnymi czy tradycyjnymi, na przykład złożonymi obietnicami, ale powinien działać tak, jak wymaga tego konieczność. Państwo jest tutaj dobrem ostatecznym, więc nieistotne jest to, czy księciem kieruje honor, czy niemoralność. Książę powinien być przede wszystkim, jeżeli nie wyłącznie, skuteczny w osiąganiu celów związanych z dobrem państwa. Pragmatyzm. Kolejna istotna i wpływowa zmiana nastąpiła wraz z koncepcją absolutyzmu Jeana Bodena, którego definicja suwerenności jako władzy nad wspólnotą polityczną całkowicie odwracała dotychczas uznawaną organiczną genezę władzy państwowej. Pomniejsze wspólnoty pośrednie,
pomiędzy jednostką a państwem nie przekazywały części swoich uprawnień wyżej, jak było to przede wszystkim w filozofii Arystotelesa, a za nim również w myśli wielu inspirowanych tomizmem prawników średniowiecznych. Wręcz przeciwnie. Swoje uprawnienia otrzymywały z góry, od suwerena, który delegował na nie część swojej władzy. Absolutyzm Bodena w teorii zobowiązywał co prawda królów do dochowania posłuszeństwa prawu naturalnemu i rozumowi, ale w praktyce przydzielał im prawo do decydowania o tym, co konieczne. Z punktu widzenia rozważań dotyczących samostanowienia narodów, najistotniejszą i najbardziej wpływową jest koncepcja umowy społecznej Thomasa Hobbesa oraz biorący z niej początek kontraktualizm w myśli politycznej. W związku z czym to ją należy omówić bardziej obszernie, bo ona pojawia się również u Jean-Jacques Rousseau. Przedstawiona w hobbesowskim Lewiatanie, charakterystyka stanu natury jako permanentnej wojny wszystkich przeciwko wszystkim wynika bezpośrednio z antropologii Hobbesa. Cnoty, takie jak miłosierdzie, sprawiedliwość czy prawość, są według XVII-wiecznego filozofa sprzeczne z naturą ludzką. Dlatego też wypełnianie umów i zobowiązań wobec innych ludzi nie może być egzekwowane inaczej, aniżeli poprzez siłę. Ugody bez miecza są tylko słowami. Siła jest kluczowa dla całej kwestii istnienia państwa, ponieważ tylko i wyłącznie siła może skłonić ludzi do tak nienaturalnego zachowania, jak ich pokojowe współżycie ze sobą. Uzasadniając istnienie państwowej władzy, Hobbes odwoływał się do umowy społecznej pomiędzy jednostkami, które motywowane chęcią zachowania samych siebie przelewają na suwerena swoje uprawnienia, tym samym poddając się jego woli. Państwo staje się jedną osobą, której działań i aktów każdy człowiek jakiejś dużej wielości stał się mocodawcą. Koncepcja legitymizacji władzy poprzez umowę społeczną pomiędzy obywatelami ma doniosłe znaczenie dla pojmowania roli państwa i relacji pomiędzy jednostką a państwem. Jednostki w sytuacji umowy społecznej są postrzegane w oderwaniu od wszelkich przypadłości. Są absolutnie równe sobie, a państwo nie jest już, jak zostało powiedziane wyżej, organicznie powstającą wspólnotą wspólnot, ale wyłącznie wspólnotą ludzi, niezależnie od tego, czy połączonych za pomocą jakiejś więzi, jaką to rolę w Politei Arystotelesa pełniła przyjaźń, czy nie. Za punkt wyjścia przyjęty jest tutaj jeden naturalny, zdaniem Hobbesa, a wręcz jedyny naturalny element natury ludzkiej. Dążenie do zachowania samego siebie. Społeczny kontrakt nie skutkuje u Hobbesa potrzebą reprezentacji czy też udziału w strukturach władzy. Suwerenność jest czymś, co wprawdzie zostaje wywołane przez umowę społeczną, ale nie jest przez umowę i delegację uprawnień stworzone. Suweren nie jest stroną umowy i nie jest zobowiązany do niczego prócz utrzymania pokoju i bezpieczeństwa. Koncepcja umowy społecznej jako aktu woli powołującego do życia byt polityczny ma jednak fundamentalne znaczenie dla pojmowania roli człowieka w procesie powstawania i istnienia państwa. Państwo jest konieczne, ale owa konieczność nie jest pojmowana tak, jak było to w porządku klasycznym. I tak na przykład w filozofii Arystotelesa państwo jako cel natury ludzkiej jest wręcz pierwotne wobec człowieczeństwa. Zgodnie bowiem ze znanym zdaniem wyrażonym przez Stagirytę, ten, kto żyłby poza państwem, musiałby być albo bogiem, albo zwierzęciem. Człowiek zatem rodzi się i umiera będąc obywatelem. W hobbesowskiej koncepcji państwa człowiek, jednostka, staje na samym początku całego procesu i to jej wola jest kluczowa dla istnienia bądź nieistnienia państwa. Uprawnienia naturalne a obywatelstwo. Ta ostatnia kwestia widoczna jest zwłaszcza w filozofii państwa klasycznego liberalizmu, która z koncepcją Hobbesa koresponduje na wielu poziomach. W stanie natury Locke'a ludzie są absolutnie wolni i równi sobie, a równość sprowadza się do równego uprawnienia, jakie każdy człowiek ma do swej naturalnej wolności, by nie podlegać woli ani władzy innego człowieka. Innymi słowy, wszyscy ludzie są sobie równi pod tym względem, że jako ludzie mają prawo, uprawnienie do obrony siebie i swojej wolności, której granicą jest ciało na drodze samoposiadania oraz sprawiedliwie pozyskana za pomocą tegoż ciała własność. Stan natury Locke'a wygląda inaczej niż hobbesowski, stan wojny wszystkich przeciwko wszystkim, ale wskutek naruszenia prawa własności może się w niego przemienić.
Człowiek ma prawo do karania zagrażających jego wolności i własności innych, ale brak wspólnego, uznanego przez wszystkich sędziego nie gwarantuje wykonywania woli prawa natury w sposób należyty, ponieważ raz rozpoczęty stan wojny będzie trwał nadal. Koncepcja równości wszystkich ludzi, bo takie są w istocie założenia liberalnej idei uprawnień naturalnych, nie wystarcza jednak do zbudowania na niej struktury państwa. Teoria umowy społecznej nie mówi o powstaniu konkretnego państwa, ale uzasadnia istnienie instytucji politycznych w ogóle. Każdy z racji bycia człowiekiem powinien być chroniony od przemocy ze strony innych. Ochronę zaś powinna zapewniać instytucja neutralna i bezstronna, nieuwikłana w osobiste sympatie i antypatie. W innym przypadku mielibyśmy do czynienia z anarchią i rozpadem wspólnoty politycznej. Na tym etapie, w którym ważna jest wyłącznie ochrona jednostki przed agresją, bez rozróżniania na wewnętrzną i zewnętrzną, nie jest jeszcze potrzebna instytucja obywatelstwa. Człowiek podróżujący przez terytorium danego państwa, mimo że nie jest jego obywatelem, nie jest i nie może być z perspektywy liberalizmu wyłączony spod prawa, a szkoda jemu uczyniona powinna być traktowana tak samo, jak szkoda uczyniona obywatelowi. Konieczne jest zatem zakreślenie granic wspólnoty, zbioru ludzi, którzy posiadają takie, a nie inne prawa i tym samym oddzielenie ich od innych, którzy takich praw nie posiadają. Równość wszystkich ludzi pod każdym względem byłaby ideą, która uniemożliwiałaby stworzenie koncepcji jakiegokolwiek systemu organizacji społecznej. Liberalizm jest więc z tej perspektywy raczej teorią antypolityczną, negatywną, w obrębie której cały wysiłek intelektualny myślicieli politycznych nakierowany jest nie na uzasadnienie, ale na ograniczanie władzy państwowej. Obywatelstwo jest czymś danym przez byt polityczny, więc właściwa jego koncepcja pochodzi z tradycji republikańskiej, uznającej państwo za byt pierwotny wobec jednostki. Jednak również wychodząc od liberalnej przesłanki o naturalnym uprawnieniu do własnej wolności, idea obywatelstwa jako wolności politycznej staje się wręcz konieczna. Owo uprawnienie, jak zostało wspomniane wcześniej, mówi o wolności od podlegania władzy i woli drugiego człowieka. Sprawiedliwymi relacjami pomiędzy jednostkami są te, które są oparte na dobrowolności, a nie na przymusie. Z naturalnego uprawnienia wynika więc koniecznie również wolność polityczna, a zatem prawo do uczestniczenia w decyzjach władzy, przynajmniej na zasadzie wyrażenia na nie zgody, albo też prawo do wypowiedzenia tej władzy posłuszeństwa, jeżeli postępuje ona wbrew woli obywateli. Państwo czerpie legitymację nie tylko do samego istnienia, ale również do swych działań z woli rządzonych i nie może działać wbrew ich woli. Żadne użycie siły, które nie jest motywowane ochroną własności, jak również żadne podatki, których wysokość nie jest uzgodniona z obywatelami, nie są uprawnione. Klasyczny liberalizm niejako implikuje więc demokratyczną legitymizację władzy, chociaż dopuszcza inne niż demokracja formy rządów. Władza dziedzicznego monarchii jest z punktu widzenia zasad klasycznego liberalizmu w taki sam sposób obwarowana wolą obywateli, ich posłuszeństwem lub nieposłuszeństwem, jak władza demokratycznie wybranego przedstawiciela. Wola obywateli, co należy w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, nie jest jednak w tym ujęciu absolutna, lecz jest narzędziem obrony zasad prawa naturalnego. Fundamentalna dla klasycznego liberalizmu jest wolność jednostki pochodząca z naturalnego uprawnienia, a wolności tej w łatwy sposób może zagrozić nie tylko decyzja tyrana, ale również wola demokratycznej większości. Nad władzą stoi więc nie tylko wola rządzonych, którzy mogą wypowiedzieć jej posłuszeństwo, ale przede wszystkim właśnie prawo naturalne, które w strukturze liberalnego państwa zapewniane ma być przez rządy prawa, rule of law. Zestaw pewnych niezmiennych reguł, w obrębie których mogą być podejmowane decyzje polityczne, niezależnie od sposobu sprawowania rządów i które nie mogą być przez te decyzje zmienione. I to tutaj, w momencie pogwałcenia tak zagwarantowanych wolności przez władzę, pojawia się możliwość zaistnienia obywatelskiego nieposłuszeństwa. Suwerenność państwa, a suwerenność ludu. Liberalne teorie kontraktualistyczne otworzyły więc furtkę dla uformowania
koncepcji ludu, narodu, które są kluczowe dla współczesnego pojmowania rzeczywistości politycznej. Demokratycznie wyrażona wola, zarówno z perspektywy powstania państwa, jak i zarządzania nim, jest fundamentalna dla oświeceniowej teorii Jana Jakuba Rousseau, gdzie nowożytna koncepcja suwerena przekształciła się w ideę suwerenności ludu. Również tutaj umowa społeczna ma zasadnicze znaczenie. Chociaż Rousseau w przeciwieństwie do wcześniejszych teorii kontraktualistycznych nie uznawał jej za akt powołujący do życia istniejący porządek polityczny. Francuski filozof upatrywał początków społeczeństwa politycznego i państwa w nierówności. Ludzie w stanie natury, jak twierdził, znajdowali się w stanie absolutnej równości, korzystając ze wspólnie posiadanych dóbr naturalnych, które chociaż wystarczały jedynie na zaspokojenie podstawowych potrzeb, to jednak były jednocześnie wystarczające, aby człowiek był szczęśliwy. Zło wkroczyło w życie ludzkie wraz z pojawieniem się własności prywatnej. Ten, kto pierwszy ogrodził kawałek ziemi, powiedział to moje i znalazł ludzi dość naiwnych, by mu uwierzyć, był prawdziwym założycielem społeczeństwa. Iluż zbrodni, wojen, morderstw, ile nędzy, grozy byłby rodzajowi ludzkiemu oszczędził ten, kto by kołki wyrwał lub rów zasypał i zawołał do otoczenia: uwaga, nie słuchajcie tego oszusta, będziecie zgubieni, gdy zapomnicie, że płody należą do wszystkich, a ziemia do nikogo. Własność prywatna była czynnikiem różnicującym, a więc również wprowadzającym nierówność. Nierówność w dostępie do ziemi i zasobów naturalnych, co możemy potraktować jako prekursora socjalizmu, na której następnie nawarstwiały się kolejne nierówności bogactwa, a na samym końcu państwo stworzone, aby chronić interesy bogatych przeciwko biednym. Państwo i własność prywatna są zatem instytucjami w równej mierze zniewalającymi jednostkę, chociaż to poprzez państwo ma dokonać się restauracja wolności. Jakoś tak wewnętrznie sprzecznie. Aby utraconą wolność odzyskać, potrzebna jest według Rousseau nowa umowa społeczna, dzięki której ufundowany zostanie nowy ład polityczny, znoszący nierówności. Suwerenność, która została zagrabiona przez dotychczasowych władców, ma wrócić tym samym do ludu. Lud nie tylko bowiem powołuje do życia państwo w akcie umowy, ale również dzierży w nim władzę bezpośrednio, podejmując każdorazowo decyzje polityczne. Wola powszechna jest absolutna i nie ma, tak jak to było w anglosaskim liberalizmie, instancji odwoławczej, która stałaby nad wyrokami władzy politycznej. Demokracja Rousseau przyjmuje skrajną postać demokratycznego sprawowania władzy i woli większości. Chociaż wola powszechna z wolą większości nie musi być według francuskiego myśliciela tożsama, jako źródła zasad sprawiedliwości. Sfera polityczna przenika się i podporządkowuje sobie wszystkie inne, wkraczając na poziom hiperpolityki, czyli, czy posługując się terminem Jacoba Talmona, demokracji totalitarnej. Państwo nie jest już instytucją, która zostaje powołana do ochrony ludzi. Władza nie jest obca, zewnętrzna wobec ludu, jak przyjmował to Hobbes, a za nim również liberalizm. Widzący we władzy politycznej ciągłe zagrożenie dla społeczeństwa obywatelskiego i indywidualnej wolności, władza jest tożsama z ludem. Zatem nic z tego, co robi, nie może być sprzeczne z jego interesem. W teorii Rousseau następuje istotne przeniesienie akcentów w zestawieniu z koncepcjami anglosaskimi w odniesieniu do postrzegania obywatelstwa i związków jednostki z instytucją państwa. Nowożytna teoria suwerena, jak zauważył Michel Foucault, wiązała się przede wszystkim z władzą nad ziemią, nie zaś z władzą nad osobami i stosunkami społecznymi. Skoro osoba ludzka wraz ze swoją własnością przebywa stale na danym terytorium, ponosi ciężary podatkowe związane z utrzymaniem zapewniającego jej ochronę aparatu państwowego, uznając jego prawo do rozstrzygania sporów i wymierzania sprawiedliwości. Również lokowskie ujęcie własności prywatnej obejmowało przede wszystkim władztwo nad ziemią i produkcję z tą własnością związaną. Wypowiedzenie władzy posłuszeństwo wiązało się więc prawie zawsze z secesją. Władza traciła spod jurysdykcji pewien obszar terytorialny, którego mieszkańcy nie zgadzali się na podleganie jej decyzjom. W tym ujęciu najbardziej uzasadnionym sposobem pierwotnego nabycia obywatelstwa jest jus soli,
prawo ziemi, związane z terytorialnym charakterem władzy państwowej. Zupełnie inaczej jest w demokratycznej idei suwerenności ludu. Państwo jest tutaj emanacją woli ludu, a zatem stosunek łączący obywatela z państwem nie ma charakteru terytorialnego, ale biologiczny. To jednostka ludzka, a nie jej własność, jest przedmiotem władzy politycznej, która jest w stanie nawet zmienić przez odpowiednie działania naturę człowieka. Teoria Rousseau daje właściwą teoretyczną podstawę do stworzenia pojęcia narodu jako podmiotu politycznego. Lud Genewczyka jest w dalszym ciągu narodem w sensie obywatelskim, ale nie etnokulturowym. Ale też abstrakcyjny charakter jego wizji daje możliwość wypełniania jej jakąkolwiek koncepcją narodu. Wyraźnie widoczne było to we francuskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela, która pisana wszakże pod wpływem idei Rousseau stwierdzała, iż źródło władzy tkwi w narodzie. Le principe de toute souveraineté réside cet élément dans la nation. Mimo że obywateli Francji w bardzo małym stopniu łączyła wspólnota językowa i kulturowa. Istotne jest jednak tutaj uznanie, że zbiorowość może działać ponad i poza jednostkami, a jej potrzeby nie muszą być tożsame z potrzebami jej członków. Wola powszechna jest kluczem do ufundowania koncepcji woli narodu i państwa narodowego, z której czerpało następnie wiele nurtów nacjonalistycznych, a ściślej nacjonalitarystycznych. Jednostka jest wolna wtedy, gdy wolny jest naród, ponieważ jest tego narodu częścią. Wszystko to, co należy do sfery indywidualnej wolności, ale stoi w sprzeczności z interesem narodu, jest fałszywą, złudną wolnością. Zasada ta działa jednak nie tylko wewnątrz, ale co z punktu widzenia tych rozważań dużo ważniejsze również na zewnątrz państwa. Stosunki międzypaństwowe czy też międzynarodowe stają się stosunkami pomiędzy kolektywami, zbiorami ludzi, definiowanych poprzez przynależność do poszczególnych wspólnot politycznych, a nie pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Libertariańskie ujęcie państwa. Libertarianizm jako stosunkowo nowa i oryginalna teoria państwa stanowi niezwykle cenny punkt wyjścia dla krytycznego ujęcia idei obecnych we współczesnej myśli prawnej. Jako że jest to nurt już dość dobrze rozpoznany pod względem historycznym w literaturze, również polskojęzycznej, pominiemy tutaj jego systematykę i historię, skupiając się na przedstawieniu założeń filozofii, która legła u podstaw libertarianizmu we właściwym sensie, aby następnie przez ich pryzmat przeanalizować zasadę samostanowienia narodów i jej konsekwencje. Libertarianizm jest filozofią indywidualistyczną, której fundamentem jest twierdzenie o posiadaniu przez jednostkę naturalnego uprawnienia do jej osoby i własności. To własność jest podstawą wolności ludzkiej i jest wobec niej pierwotna, stanowiąc zarówno pole jej realizacji, jak i jej naturalne ograniczenie. Własność zarówno osoby ludzkiej, jak i innych rzeczy dowodzona jest w libertarianizmie na drodze logicznej, ale potrzeba jej zachowania wynika wprost z potrzeby przeżycia. Drogą uzasadnienia własności ciała jest pochodzący od głównego teoretyka libertarianizmu Maria Rothbarda dowód nie wprost. W twierdzeniu Locke'a o tym, że każdy człowiek jest właścicielem samego siebie, możemy zaprzeczyć, co tworzy alternatywę dwóch zdań. Albo istnieją ludzie, którzy nie dysponują własnością swoich ciał, albo też żaden człowiek nie dysponuje własnością swojego ciała. Rothbard twierdzi, że przyjęcie któregokolwiek z tych dwóch twierdzeń jest niemożliwe z punktu widzenia teorii etycznej. W pierwszym przypadku musiałoby to oznaczać podział na panów i niewolników. Ktoś musiałby posiadać innych, ponieważ pojęcie własności implikuje, że ktoś miałby być właścicielem ciał tych, którzy nie posiadają swoich osób na własność. Rothbard stanowczo odrzuca to rozwiązanie jako wprowadzające fundamentalną nierówność pomiędzy ludźmi, co kłóci się z zasadami prawa naturalnego. Co zaś do drugiego rozwiązania, więc sytuacji, w której żaden człowiek nie posiada swojej osoby na własność, sprowadza ono konieczność uznania, że wszyscy ludzie są nawzajem właścicielami swoich osób, a więc uniwersalnego komunizmu. Lub są ubezwłasnowolnieni, są bezwolnymi marionetkami, które nie mają woli, a to jest
oczywista nieprawda. To rozwiązanie Rothbard odrzuca na drodze prakseologicznej. Sensem własności jest bowiem dysponowanie nią, a zatem posiadanie wszystkich przez wszystkich byłoby niewykonalne w praktyce. Rzeczywista realizacja takich uprawnień wymagałaby bowiem każdorazowej zgody wszystkich współwłaścicieli na to, aby jednostka mogła dysponować swoim ciałem. Konieczne jest więc uznanie, konkludował Rothbard, że każdy człowiek jest w sposób naturalny uprawniony do własnej osoby, a wolność ludzka przede wszystkim oparta na prawie naturalnym. Sprawiedliwość wymaga zachowania i poszanowania tej własności. O ile jednak koncepcja własności ciała nie budziła większych wątpliwości, o tyle wielu przedstawicieli liberalizmu, w tym również Robert Nozick, upatrywało problemy w kwestii tzw. zysku początkowego, a więc zawłaszczenia rzeczy zewnętrznych. W koncepcji Locke elementem zawłaszczającym jest ludzka praca, którą człowiek włącza w obszar dobra naturalnego, czyniąc je tym samym dobrem rzadkim. Na przykład zerwany z drzewa owoc posiada większą użyteczność dla człowieka niż owoc wciąż wiszący na drzewie. Rothbard w pełni akceptuje to rozumowanie, odrzucając jednak terminowy i ograniczony charakter tego zawłaszczenia, jaki przyjmował Locke. Angielski filozof uznawał, że własność nieużywana, albo też używana niezgodnie z przeznaczeniem, staje się na powrót niczyja i można ponownie ją zawłaszczyć. Dla Rothbarda wystarczający jest natomiast jednorazowy akt zawłaszczenia, który jest ważny niezależnie od tego, co właściciel robi z tym, co należy do niego. I tak Locke dopuściłby możliwość ponownego zawłaszczenia kawałka ziemi, jeżeli ten leżałby odłogiem i byłby nieużywany do produkcji rolnej, a pojawiłaby się osoba, która mogłaby z niego zrobić użytek. Rothbard takiej możliwości nie bierze pod uwagę. Jednak po śmierci właściciela może ona zostać przekazana w spadku lub przejęta poprzez kupno lub zasiedzenie. Prawo naturalne nie dopuszcza utylitarystycznych uzasadnień łamania prawa własności, a tym bardziej łamania go w imię woli bytów kolektywnych, jak na przykład demokratyczna większość czy naród. Każda sprawiedliwa relacja w społeczeństwie odbywa się na zasadzie kontraktu pomiędzy dwoma wolnymi jednostkami. Jedynie bowiem jednostki są w stanie działać bądź wyrażać swoją wolę i tylko w przypadku tak zindywidualizowanych relacji możemy mówić o tym, czy dana relacja jest dobrowolna, czy też nie. Nie oznacza to, jak często sugerowane jest przez krytyków o proweniencji zarówno konserwatywnej, jak i lewicowej, że libertarianizm postuluje stworzenie zatomizowanej struktury społecznej, w której nie obowiązują inne normy niż te ustalone za pomocą kontraktów i umów. Reguły sprawiedliwości ustalone na bazie proceduralnej etyki prawa własności działają w abstrakcji od więzi, norm czy reguł kulturowych, np. tradycja, obyczaj, gdyż pozwala to na zachowanie spójności i uniwersalności w teorii etycznej, jednak w żaden sposób ich nie wykluczają i nie negują. Najważniejszym elementem libertariańskiej teorii praw własności jest stanowcze odrzucenie przemocy i przymusu jako uzasadnionej formy relacji międzyludzkich, niezależnie od tego, na jakim poziomie życia społecznego zachodzą. Odrzucona zostaje więc także władza polityczna, która traktowana jest wyłącznie jako terytorialny monopol na stosowanie przemocy. Genezą państwa, jak argumentował Rothbard, jest to zajęcie przez grupę ludzi pewnego terytorium, na którym siłą rzeczy zaprowadziła ona swoją władzę, żądając od mieszkańców tego terytorium wypełniania pewnych jednostronnie ustalonych reguł i zobowiązań. Szczególnej krytyce poddana zostaje liberalna teoria umowy społecznej, która była tak dla Locke'a, jak i później dla Nozicka sposobem na pogodzenie ich idei uprawnień naturalnych z koniecznością zaistnienia państwowego przymusu. Nie chodzi jednak o to, że kontrakt społeczny jest teoretyczną konstrukcją i trudno wyobrazić sobie, aby gdziekolwiek zaistniał jako fakt historyczny. Rothbard odwołuje się tutaj do teorii umów, gdzie do zaistnienia właściwego kontraktu niezbędna jest jego wymagalność. Można więc zawrzeć kontrakt dotyczący przekazania własności materialnej, ponieważ obie strony zachowują odrębność osób. Umowa społeczna zakłada natomiast scedowanie przez obywateli na instytucje państwa swoich uprawnień do podejmowania decyzji, więc nie stanowi umowy, ale oznacza popadnięcie w niewolnictwo. Nikt tej umowy fizycznie nie podpisywał, a została ona narzucona, więc jest jednostronna, więc jest narzucona. Krytyka demokracji
Chociaż na bazie teorii prawa naturalnego następuje całkowite odrzucenie władzy politycznej jako niepożądanej i niezgodnej z zasadami sprawiedliwości, nie oznacza to, że wszystkie formy rządów są jednakowo złe. Pomimo tego, że Rothbard wystąpił w swoim manifestie libertariańskim z ostrą krytyką XIX-wiecznego konserwatyzmu, którego przedstawiciele stanowczo sprzeciwiali się postępującym przemianom demokratycznym, to jednak nie uznawał demokracji za ustrój lepszy od monarchii czy porządku feudalnego. Wręcz przeciwnie. Amerykański ekonomista na kartach swoich głównych prac często odwoływał się do średniowiecznego porządku prawnego jako pewnego wzorca decentralizacji władzy i konkurencji systemów prawnych. Wątek ten został najpełniej rozwinięty przez ucznia Rothbarda z Uniwersytetu Nevady Hansa Hermana Hoppego. Hoppe prowadzi swoją krytykę demokracji na wielu poziomach, przede wszystkim skupiając się na jej wymiarze polityczno-ekonomicznym wewnątrz państwa. Demokracja, opierając się na odrzuceniu pojęcia obiektywnych norm sprawiedliwości i zastąpieniu ich skutkującą dewaluacją prawa zmienną wolą większości, umożliwiła rozwinięcie na szeroką skalę systemu ekonomicznej redystrybucji, uniezależnionej od ekonomicznego kalkulacji rachunku. Politykowi demokratycznemu, który zostaje wybrany do zarządzania dobrem publicznym na krótką kadencję, nie zależy na tym, aby zarządzać nim efektywnie, ale na tym, aby w tym czasie odnieść jak największe korzyści materialne. Zjawisko wysokiej preferencji czasowej, a więc nastawienia na teraźniejszą konsumpcję, a nie na przyszłe, długoterminowe korzyści, dotyczy również wyborców, którzy w swoich wyborach kierują się przywilejami i świadczeniami, jakie politycy obiecują w swoich programach wyborczych, nie bacząc na to, skąd będą pochodzić środki wykorzystane na ich spełnienie. Z punktu widzenia naszych rozważań istotniejszy jest jednak międzypaństwowy wymiar demokracji. Demokracja ujmowana zarówno z perspektywy idei, jak i ustroju politycznego doprowadziła zdaniem amerykańskiego filozofa do brutalizacji konfliktów zbrojnych, zestawiając ze sobą historię wojen w epoce feudalnej i porewolucyjnej. Hoppe dowodzi, że rządy prywatne, za jakie uważa monarchię, prowadziły wojny w nieporównywalnie mniejszym stopniu, wyniszczające i szkodzące ludności cywilnej, niż rządy demokratyczne. W systemie średniowiecznej decentralizacji władzy, a nawet w epoce nowożytnego monarszego absolutyzmu, choć tutaj postawione zostały już pod to fundamenty teoretyczne, m.in. wspomniana koncepcja Jeana Bodena, a obywatele monarchii absolutnej rzeczywiście traktowani byli jako już polityczna całość, pojęcie narodu właściwie nie istniało. Władza króla jako najwyższego feudalnego seniora wynikała przede wszystkim z posłuszeństwa wasali, a hołd lenny był prywatną umową, która była ograniczona czasowo. I chociaż nie możemy mówić o jednym modelu ustrojowym, który był wspólny dla całej Europy przez cały okres średniowiecza, na przykład feudalna zasada wasal mojego wasala nie jest moim wasalem, nie była znana w polskim i angielskim porządku prawnym. To opierając się na najbardziej wpływowych ówcześnie nurtach myśli prawnej, możemy zrekonstruować pewną ogólną tendencję, która poprzez dominację chrześcijaństwa, które wykreowało pewną uniwersalną wspólnotę wartości, w różnym stopniu dawała o sobie znać w większości regionów Europy. Co najistotniejsze, zarówno pokojowe stosunki dyplomatyczne, jak i konflikty zbrojne były prowadzone pomiędzy konkretnymi osobami, a nie całymi narodami. Wrogami byli konkretni władcy, czy też konkretne rządy. Ludność cywilna obu stron mogła natomiast nierzadko, w czasie toczącej się wojny, prowadzić normalną wymianę handlową. Demokratyczna koncepcja władzy, a przede wszystkim jej, jak zostało wspomniane, oświeceniowa idea suwerenności ludu, zasadniczo zmieniła takie pojmowanie stosunków międzynarodowych. Demokracja spowodowała totalizację życia polityczno-społecznego. Wojny stały się konfliktami pomiędzy całymi, różnie pojmowanymi tak politycznie, jak i etnokulturowo, narodami. Aby zniszczyć wrogie państwo, nie wystarczyło jedynie pozbawić tronu jego władcę. Państwo było już emanacją woli ludu, a zatem wrogiem stała się każda osoba należąca do danej politycznej wspólnoty, gdyż tkwił w niej pierwiastek wrogiej państwowości i suwerenności. Jednocześnie niemożliwe okazało się utrzymanie klasycznych założeń demokracji liberalnej, a więc ochrony praw jednostki przed wolą powszechną, umożliwiającej nawet wyłączenie się spod władzy wspólnoty secesję. Przełomem dla obu libertariańskich autorów okazała się tutaj amerykańska wojna secesyjna, która wbrew bardzo popularnej opinii
obecnej przede wszystkim w popkulturze, nie była konfliktem o niewolnictwo, ale starciem pomiędzy dwiema różnymi koncepcjami państwa. Stany Zjednoczone, zbudowane na fundamencie idei klasycznego liberalizmu, stanowiły do tego czasu związek odrębnych społeczności państw, które posiadały pełną samodzielność w kwestii stanowienia prawa i polityczną niezależność. Lincolnowska koncepcja demokracji wykluczała tak daleko posuniętą decentralizację, bardzo mocno obecna w niej idea suwerenności ludu, government of the people, by the people and for the people, traktowała Stany jako niepodzielną całość. Obecność Konfederacji jako osobnego rządu dzielącego amerykański naród nie mogła więc być przez Lincolna tolerowana. Jak pisał Rothbard, wojna secesyjna nie tylko przyniosła bezprzykładny rozlew krwi i ogromne zniszczenia, ale stała się narzędziem walki politycznej w rękach praktycznie jednopartyjnego reżimu. Secesjonizm jako rozwiązanie. Wypowiedzenie posłuszeństwa władzy politycznej, stanowiące kluczowy element opartej na teorii uprawnień naturalnych filozofii państwa, stało się w warunkach demokratycznej uniformizacji niemal niemożliwe. Jeżeli jednak rozważymy kwestię secesji w odniesieniu do współczesnych konfliktów mających miejsce na terenie państw demokratycznych, to możemy zauważyć, że nie są one zaprzeczeniem, ale wręcz wyrazem demokratycznej zasady narodowościowej. Większość współczesnych dążeń autonomicznych i separatystycznych staje się bowiem udziałem mniejszości etnicznych, których przedstawiciele, partie i organizacje polityczne lub zbrojne dążą do zaprowadzenia na danym terytorium władzy politycznej odrębnej na zasadach autonomii lub całkowitej niezależności od dotychczasowej władzy państwowej. Powodem jest uznanie, że dane państwo demokratyczne nie reprezentuje w jakiś sposób interesów mniejszości etnicznej, a więc, że interesy grup etnicznych, większości i mniejszości są na poziomie polityczno-prawnym sprzeczne. Problematyczne z punktu widzenia libertariańskiej teorii prawa naturalnego nie jest w tym miejscu samo uznanie, że centralny rząd działa wbrew interesowi etnicznej mniejszości, ale że przyczyną tego stanu rzeczy jest właśnie zasada narodowościowa. Innymi słowy, rozwiązaniem problemu miałoby być zastąpienie jednego rządu narodowego innym rządem narodowym, takim, który stanowiłby emanację woli ludu zdefiniowanego przez przynależność etniczno-kulturową. Kryterium odłączenia danego terytorium i ogłoszenia jego niepodległości lub autonomii jest kryterium większościowe, a zatem paradoksalnie secesja dokonywana na takich zasadach może w łatwy sposób popaść w konflikt nie tylko z dotychczas obowiązującą demokratyczną zasadą narodowościową, ale również z koncepcją sprawiedliwości opartej na teorii uprawnień naturalnych. Przyjęcie zasady narodowościowej powoduje podporządkowanie oceny pewnych środków wyłącznie partykularnym celom etnicznym czy narodowym, a nie uniwersalnym, abstrakcyjnym zasadom. I tak na przykład zwieńczone sukcesem dążenia kosowskich Albańczyków do niepodległości Kosowa i odłączenia tego terytorium, co ważne, niezwykle istotnego kulturowo i historycznie dla Serbów, spod władzy serbskiej, bynajmniej nie powodują, że Albańczycy musieliby koniecznie szanować samą zasadę, za pomocą której osiągnęli swoje cele, i patrzeć przychylnie na analogiczne dążenia Serbów lub inaczej narodowości innej, jeżeli takowe pojawiłyby się na terytorium Kosowa. Z pozycji libertariańskich można oczywiście argumentować, że samo rozproszenie władzy państwowej wskutek secesji i autonomizacji poszczególnych terytoriów jest krokiem naprzód w kierunku realizacji sprawiedliwej i wolnej organizacji społecznej, osłabiającej Lewiatana. Jeden z takich scenariuszy kreślony przez Hoppego zakłada przywrócenie quasi-feudalnego, zdecentralizowanego systemu prywatnych zależności i zobowiązań, nazwanego przez amerykańskiego autora nowym średniowieczem, Europą tysiąca Liechtensteinów. W istocie jednak trudno się oprzeć wrażeniu, że obecne współczesne tendencje separatystyczne i autonomiczne nie gwarantują wcale, zakładając ich powodzenie, takiego rozwoju wypadków, gdyż oparte są na tej samej zasadzie, na jakiej ukształtowany jest obecny porządek demokratyczny, a więc na suwerenności narodowej niestety. To z kolei zakłada pewną terytorialną uniformizację, która stała będzie na przeszkodzie dalszej decentralizacji. Bardzo dziękuję.